Hejka, hej wszystkim! Nie wiem, kiedy ostatnio nagrywałam tak, że telefon jest na parapecie, ale mam dla Was film, który zajął mi dosyć sporo czasu, dosyć dużo planowania, dużo szukania, także mam nadzieję, że docenicie to i że Wam się spodoba. Chciałam Wam też życzyć szczęśliwego nowego roku, bo już mamy 2020! Tak, super! A teraz zapraszam na odcinek i widzimy się dzisiaj na zlocie Michała. Mój 2019 zaczęłam w sumie koncertowo, od koncertu Lambery w Koninie na Wośb. Po koncercie udało mi się zdobyć z nią zdjęcie, także bardzo się cieszę. Kolejnym wydarzeniem był zlot, na którym już oficjalnie byłam członkiem OFC. I oczywiście muszę się troszkę pochwalić, jak to wyglądało. W sumie coraz bardziej podoba mi się to zdjęcie. Luty zaczęliśmy w sumie w szkole tym, że robiliśmy zdjęcia do pewnego projektu, ale o tym później. Kolejnym był koncert Michała w Poznaniu i Meet & Greet. Musicie przyznać, że zdjęcie wyszło fajnie. To jest ogólnie materiał z mojego odcinka o koncercie Michała w Poznaniu o Demon. Także jeśli chcecie zobaczyć ten odcinek, to zapraszam na mój kanał. Cały czas jest dostępny. U mnie marzec to chyba był najbardziej ruchliwy miesiąc, naprawdę. Zaczniemy od śmiesznych żółwi. Dobra, śmieszą mnie. Okazało się, że będę chodziła ze swoją przyjaciółką do klasy, także super. Byłam na randce z inną koleżanką oraz byłam na nagraniach do Jaka to melodia ze znajomymi. I udało mi się zdobyć 2 autografy od Grzegorza Wilka i Agustina Eguroli. Jako, że była to Warszawa, to oczywiście jakieś selfie musiało być. Oraz zdjęcie z gwiazdami. No jakżeby inaczej, no wiadomo. Naprawdę bardzo fajni byli. Bardzo mi się podobało. Dobra, mój kwiecień był strasznie nudny, także dam po prostu jakiś filmik ze Snapa oraz fragment z koncertu Dawida Kwiatkowskiego. Jak oni robią ten pistolet? Na przełomie maja i czerwca byłam miesiąc na kursach w Bydgoszczy z najlepszą ekipą pod słońcem. Kocham Was, dziewczyny, naprawdę. I mam nadzieję, że żadna z Was nie zabije mnie za te zdjęcia, które wstawiłam. Niestety żadnych filmików nie udało mi się znaleźć. Ale za to będziecie mieć za chwilkę śmieszne gołębie, które znalazłyśmy w Bydgoszczy na przystanku. Oto one. W międzyczasie oczywiście koncert Michała w Poznaniu, gdzie udało mi się zrobić zdjęcia z Witkiem, jak i z Rafałem z jego zespołu.
Filmik nie należy do mnie, tylko do chyba Martyny, także dziękuję za to, że mogę sobie go tak wziąć. Udało mi się być na naprawdę dużo koncertów jak na ten rok. Byłam w Dopiewie, Łęczycy, Koninie i chyba to tyle. Nie mogę sobie przypomnieć, czy jeszcze na jakimś byłam. Tutaj parę wspomnień. Kocham to zdjęcie i uwaga, udało mi się być na koncercie Edyty Górniak. Po raz drugi spotkałam Grzegorza Wilka i naprawdę jestem zachwycona jego głosem. Nie wiem, czy wam się również on podoba, jeśli chodzi o głos, ale ja naprawdę uwielbiam go słuchać. Te wakacje to były najlepsze, jakie kiedykolwiek przeżyłam. Naprawdę dziękuję wszystkim tym, którzy byli ze mną wtedy, naprawdę. Odwiedziłam wtedy na przykład Gniezno, gdzie się spotkałam z jedną z najlepszych grup fanek, jakie kiedykolwiek mogą poznać. Kocham was. Po trzech chyba próbach w końcu udało mi się być na nagraniach z The Voice of Poland. W sumie udało to się też dzięki właśnie Ani, z którą jestem na filmiku. Mogę ci jeszcze zrobić zdjęcie z kaczką?
Poznałam tam naprawdę dużo świetnych osób, dużo tak naprawdę gwiazd i osób takich znanych i naprawdę cieszę się, że mogłam tam być. Naprawdę to była jedna z najlepszych przygód, jakie kiedykolwiek przeżyłam. I może już się troszkę powtarzam, ale naprawdę ja bardzo zawsze chciałam być na tych nagraniach i dopiero za trzecim razem mi się udało. Także trzeba zawsze wierzyć w to, co się bardzo chce, bo często jest tak, że to wychodzi. Tylko trzeba troszkę więcej cierpliwości do tego. W sumie też dosyć dużo wysiłku nas to kosztowało, bo jednak trochę nie spałyśmy. Sama podróż, samo dojechanie tam było dosyć trudne. Ale jakoś daliśmy radę. Większość nie chciała, żebym tutaj dawała, co śpiewaliśmy, także możecie po prostu zgadywać w komentarzach. To również jest w sumie za temu, ze stołówki, restauracji. Nie wiem, jak to nazwać. Ale spędziłam tam wtedy jeden z najlepszych posiłków. Wszyscy razem sobie siedzieliśmy, opowiadaliśmy i próbowaliśmy jak najwięcej chwytać z tych ostatnich chwil tak naprawdę. Wrzesień to po prostu wytrzymałam ze swoją wspaniałą klasą i przeszłam na najlepsze praktyki. Naprawdę z najlepszą ekipą. Kocham was, dziewczyny. Jesteście zajebiste. W październiku byłam na nagraniach do Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie poznałam na przykład Łukasza Strzałkę, Martę Gałuszewską i uczestników oczywiście, ale to były osoby, które siedziały z nami. Mogłam też oczywiście sobie pogadać z Martą, którą już widziałam na The Voice. I mogłyśmy tak jakby się w sumie poznać, bo ona mnie widziała tak naprawdę pierwszy raz. Ale jak widać, złapałyśmy wspólny temat, pośmiałyśmy się trochę i pogadałyśmy o Michale. Udało mi się być również w Bydgoszczy na koncercie Michała Demon i po prostu poprosiłam go o złapanie za rękę, bo to naprawdę dało mi dużo siły na kolejne dni. Kolejny koncert i kolejna grupka dziewczyn. Poznań, po raz kolejny. Kolejny meet and greet i uznałam, że tutaj wstawię też filmik, bo nie wiem, tak po prostu chciałam pokazać, jak to u mnie wyglądało. Filmiki nie mają na celu, nie wiem, żebyście zazdrościli, czy... Bo w sumie nie macie czego tak naprawdę zazdrościć. Czy żeby wzbudzić w komuś jakieś przemyślenia, czy... Nie wiem, co powiedzieć. Po prostu wstawiam to dla pamiątki. O, ładnie powiedziałam. Pięknie. A co, o czym gadałam z Michałem, to zostawiam to dla siebie. Kolejną osobą, jaką poznałam, był Krzysztof Respondek, który był u nas gościem w Domu Kultury w Kleczewie. Naprawdę bardzo podobał mi się jego występ i naprawdę super śpiewał. Nawet się nie spodziewałam, że tak będzie mi się podobać. Największy hit, prowadziłam transmisję z Maddoxem. Kocham cię! W listopadzie w sumie mój kanał zaczął bardziej nabierać tempa. Odcinki zaczęły się robić bardziej regularne i bardziej z sensem tak naprawdę. Zaczęłam nagrywać o wiele lepiej. I był również finał The Voice, w którym brałam udział już niestety przed telewizorem. Ale zawsze coś i nasza Daria naprawdę wypadła świetnie i to, co śpiewała z Michałem, to jest naprawdę wielki, wielki sztos. W grudniu udało mi się być na koncercie Roxany Węgiel, z którą udało mi się również wziąć zdjęcie i mam autograf na plakacie, jak i na serduszku, który zrobiłam parę dni wcześniej. Cały odcinek z jej koncertu jest u mnie na kanale, także serdecznie zapraszam tych, co jeszcze nie widzieli.
Mój TikTok ogólnie w tym roku bardziej ożył, także... Tutaj filmik z dziewczynami ode mnie ze szkoły i uwaga, zostałam twarzą naszej szkoły. Jestem na plakacie promocyjnym. To jest naprawdę duże wyróżnienie dla mnie. Dziękuję, że ze mną byliście w 2019 i zapraszam Was na mój 2020. Do zobaczenia.